I teraz powiemy sobie parę słów o kałanku, czyli drobny pędzelek, bardzo cieniutki. Mój jest taki trochę sfatygowany, powiem ja wam pokażę, szczerze. Jest bardzo często eksploatowany przeze mnie. No, może być ciężko złapaniem tutaj perspektywy i dobrej ostrości. Generalnie jest to bardzo cieniutki pędzelek do detali, do drobnych elementów. I tutaj na podstawie naszej pracy pokażę wam, jakie ciekawe efekty właśnie dzięki kałankowi można uzyskać. A pobawimy się i pomalujemy sobie troszeczkę właśnie odcienie tego światła, które będzie nam padało na nasze listki, te najbardziej wysunięte ku słońcu, te najbardziej właściwie na końca gałęzi sobie rosnące, i namalujemy już parę pączków. Co ja do tego potrzebuję? No będę chciał dosyć mocny efekt uzyskać, świetny, więc farbę maczam, ten mój kałanek, w białej farbie, bielcynkowej, delikatnie, no i tutaj się zaczyna ciekawa zabawa. Delikatnie nakładam sobie jeszcze zieleni, tego pierwszego odcienia, tak żeby ten efekt taki delikatny uzyskać, nie biały, przełamana biel, właśnie taki jasny kolor. I tak samo, tak nasączam ten pędzelek mój, żeby on dobrze w tej farbie się nasączył, całe włosie. On jest delikatny, to jest kilkadziesiąt włókien, no, które są malutkie i one tutaj naprawdę musimy tutaj pilnować, żeby on dobrze nasiąkł farbą. No i co chwilę będziemy musieli to powtarzać, tę czynność, no bo to jest, jak mówię, mało włosia, więc mało możliwości, żeby ta farba sobie tutaj wsiąknęła w ten pędzel. Czy jak pójdę do sklepu plastycznego i powiem, że chcę kałanek, to będę jak wiedzieli, pójdę do o co sklepu chodzi? Plastycznego i poproszę o kałanek, to 90% osób, które pracuje, będzie wiedziało, o co chodzi. A jeżeli ktoś nie będzie wiedział, bo może być różnie, to wtedy poprosimy o pędzel okrągły, jak najcieńszy. I pani powinna wam pokazać kilka różnych rodzajów pędzli, wielkości pędzla, może to nie rodzajów, nie, ale wielkości, no bo to ma być okrągły. Nie płaski, tylko okrągły. I wtedy wybierzecie taki, który będzie wam najlepiej odpowiadał. Dobra, spróbujemy. Wracaj do tego, co robisz. Wracam. Maluję białe, jaśniejsze elementy, blaski słońca na tych ciemniejszych liściach, tak żeby wam pokazać właśnie ten efekt. Ponieważ tego tak nie widać wyraźnie, to ja może zrobię audiodeskrypcję. Czyli Tomek te grubsze listki, które wcześniej ciemniejszą farbą malował, zaznacza tylko delikatnie ich brzeszki, tak naprawdę tych listków, białą farbą w tej chwili. Białą farbą przełamaną z tym odcieniem zieleni i myślę, że to będzie widać za chwilę, jak nałożę więcej troszeczkę tych odcieni. Ja je będę starał się nakładać też w objętości samych tutaj tej samej gałęzi, tak żeby wam pokazać, bo przecież te... Kałamek. Kałamek. Czy N? N czy M? N, jak Natalia. Kałanek. Ja sobie zrobię chwilę przerwy, bo muszę nałożyć troszeczkę białej farby, żeby ten efekt jeszcze troszeczkę podbić i pokazać wam, jak to ciekawie będzie wyglądało, więc poproszę sekundę. Mieszam po prostu, nałożyłem troszeczkę tej więcej farby białej, która mi się już wyskończyła. Mieszam z tym, którą mam jeszcze na palecie, czyli farbą zieloną, i bardzo delikatnie te jasne farby dotknięciami pędzla nakładam na płótno. Kałanek ma to do siebie, że jest delikatny, malutki i ta farba szybko z niego ucieka, ale można nim właśnie przede wszystkim malować detale, bardzo drobne detale i bardzo wygodnie nim się pracuje, chociaż no, minus jest taki, że często będziemy musieli tutaj namaczać go w farbie, ale to raczej nie powinno nam przeszkodzić. Na YouTubie trochę głową zaczynasz zasłaniać. A, dobra, już odsłaniam. Mam nadzieję, że ten efekt troszeczkę lepiej teraz widać. Może ja go tutaj trochę jeszcze nałożę tej farby. Na tych jaśniejszych może być mniej widoczny, na tych ciemniejszych powinien być lepiej. I cieniutkie linie też. To są cieniutkie pociągnięcia, to są kreski, kropki, dotknięcia pędzlem, żeby uchwycić ten efekt właśnie wiatru, efekt ruchu, bo to są gałęzie, liście niestatyczne.
tylko dynamiczne. Pokazujemy dynamiczny pejzaż, w którym wszystko pracuje, wszystko się zmienia z sekundy na sekundę. Więc żeby ten efekt złapać, musimy tutaj zastosować kilka właśnie zabiegów. Przede wszystkim takie, że kolorystycznie. Drugie, że ta faktura tych liści musi być różna. Nie robimy ze sztancy, że w stempli, że one wszystkie wyglądają tak samo. Maria pyta, czy cieniutkie linie można też tym pędzlem? Można. Można te cieniutkie linie tym pędzlem malować, jak najbardziej. Zaraz parę pokażę może. Trzeba namoczyć, on musi być dobrze mokry, wilgotny. Może mi się uda tutaj pokazać jakąś cienką linię, na przykład tutaj na tle tej gałęzi. Cieniutka, delikatna linia. O, może tak. Gdzieś tutaj, o, jakiś może zaczątek gałązki. Więc bardzo cieniutkie linie można nim malować. Naprawdę delikatne, cieniutkie. Na wykończenie właśnie pracy, w tym sensie oczywiście pozytywnym, jak najbardziej kałamek się nadaje do detali. O, i zobaczcie, tutaj jeszcze Wam pokażę na zakończenie już takie bardzo blisko tego naszego punktu świetlnego listki. One gdzieś tam majaczą sobie na tle i są właśnie takie już bardzo jaśniutkie, gdzieś tam tylko właśnie ten kolor i ten detal zaznaczają ich tutaj obecność, że one tutaj są, one się mienią w tym słońcu, na chwilę potrafią zniknąć, żeby się zaraz znowu pojawić, nie są bardzo mocno widoczne. Nawet tutaj na tych dalszych planach możemy kilka takich dotknięć pędzlem zrobić, zaznaczając właśnie fakturę, że gdzieś coś tam się mieni w tle i daje właśnie taki kolor, daje taki efekt właśnie iluzoryczności tak naprawdę tych elementów, które chcemy pokazać.